Szanowni Państwo, <grywa> <grywa> bardzo się cieszę, że w tej popołudniowej części również mamy tę okoliczność i tę okazję, żeby zastanowić się nad, nad zagadnieniami dotyczącymi reformacji Lutra. Bardzo dużo się dzieje w tym roku reformacyjnym. Jest mnóstwo inicjatyw, konferencji, spotkań, dyskusji, debat, ekumenicznych interakcji, które się dokonują. I w zasadzie. To wydarzenie, w którym uczestniczymy, jest jakimś takim kolejnym, które wpisuje się w ten cały cykl wątków związanych z lutrem i z wielką reformacją XVI wieku. I niezmiernie cieszę, że taki dyskurs w ogóle funkcjonuje, jest obecny, dlatego, że on jest nam potrzebny. Jest potrzebny nam wszystkim, po to, żebyśmy mogli lepiej poznać, zrozumieć nie tylko innych, ale również samych siebie. A mam takie wrażenie, że z tą znajomością u lutra, między innymi u adwentystów, jest troszeczkę tak jak ze znajomością tej pieśni, którą śpiewaliśmy na początek tej popołudniowej części, Warownym Grodem. Ja dziękuję tutaj. Koleżance, która, która podawała jeszcze ton, oprócz tego, że grała i, i pokazywała, jak akcentować pewne frazy i gdzie co podkreślić, a gdzie jest pauza. No bo coś tam wiemy wiemy jak mniej więcej to śpiewać i tak mniej więcej wiemy jak to z tym Lutrem i z tą reformacją. Natomiast jeśli chodzi o kwestie dotyczące pewnych wątków, które tak naprawdę z diametralnie czasami potrafią zmienić naszą perspektywę spojrzenia na ten temat, no to już jest troszeczkę gorzej. Ja nie jestem jakimś specjalistą od Lutra, bo się tym nie zajmuję na co dzień. Jestem pastorem. I jeśli chodzi o wykształcenie, edukację, to jest biblistyka. Więc dzisiaj w tym również dyskursie dotyczącym Lutra bardziej chciałbym się właśnie na tym aspekcie teologii biblijnej skupić tych wątków, które Luther poruszał, które uwypuklał, które podnosił, ale też czyniąc to z takiej perspektywy dnia dzisiejszego, bo jesteśmy 500 lat po. I biblistyka nie stoi w tym samym miejscu, w którym stała 500 lat temu, i myślę, że Luter dzisiaj też nie byłby w tym samym miejscu, gdyby żył dzisiaj i był, miał świadomość w wielu obszarach, o których być może wtedy do końca nie miał. Dzisiejszy Luteranizm chyba też do końca nie wygląda tak, jak wyglądał w tej pierwotnej wersji, która została zaproponowana właśnie przez program Marcina Lutra, chociaż wiadomo, że Kościół Kościołowi również nierówny. Natomiast e, wszystkich nas, czyli wszystkich Protestantów, łączy ten wspólny element, tak zwane cztery sola, i zakładam, że z tego tytułu między innymi tutaj też e, jesteśmy. Bo ponieważ nie jesteśmy Luteranami, e, i w wielu aspektach znacząco różnimy się od lutra i od e, luteran, e, ja przynajmniej inaczej e, myślę i wierzę w wielu kwestiach, to fakt tych czterech sola i początku, którą, i początku, który zainicjował Luther, jest niezwykle ważny, dlatego warto o tym pamiętać. A jakie to sola? Oczywiście sola gracja, tylko łaska, sola fide, tylko wiara, sola scriptura, tylko pismo, i solus Christus, czyli tylko i wyłącznie Chrystus. Dobrze to brzmi. Proste, proste hasła, które nam będą definiowały w jakiś sposób charakter ogólnych kierunków związanych z protestantyzmem XVI wieku i to, co definiuje również współczesny protestantyzm. Natomiast kiedy zaczynamy się skupiać na szczegółach i kiedy zaczynamy dyskutować kwestie związane z tym, jak to wygląda ta sola gracja, czyli czym ta łaska jest, jeśli tylko łaska, no to. Czym ta łaska jest jak to zbawienie z tej łaski wygląda, to okazuje się, że zaczynamy mówić zupełnie innymi głosami. I na pewno wielu z Was ma tę świadomość, że Światowa Federacja Luterańska i Kościół Rzymskokatolicki swego czasu podpisał jakby dokument, w którym stwierdził zgodność dotyczącą nauki o usprawiedliwieniu. Temat żywo dyskutowany przez, przez wielu, i na papierze wszystko się zgadza. Papier wszystko przyjmuje, ale kiedy zaczynamy się zastanawiać i patrzeć na to, jak rozumie tę łaskę Kościół Rzymskokatolicki, w jaki sposób rozumiał ją Luter, to okazuje się, że te koncepcje są różne. Kiedy zaczynamy spoglądać ku różnym kościołom ewangelicznym to ta sola gracja też będzie wyglądała inaczej niż u Lutra, kiedy przyjrzymy się nauce o zbawieniu w kościele adwentystów, to również będzie to wyglądało zupełnie inaczej niż u Marcina Lutra. Więc jeśli to hasło sola gracja jest tym co wszystkich nas łączy i definiuje, tak, natomiast zdecydowanie różnimy się co do interpretacji tego hasła, tego pojęcia i tego jakie skutki ono de facto niesie. Na łaskę, czy też na problem reformacji, musimy oczywiście patrzeć w pewnym kontekście. I niewątpliwie to, co wywoływało reformację w pierwszej kolejności, to te zdarzenia, które bezpośrednio ją poprzedziły. Z jednej strony, oczywiście, zaangażowanie Lutra w studiowanie Pisma Świętego. Księgę psalmów, księgę listu do Galacjan i list do Rzymian i wykładek, które prowadził z tych ksiąg. Natomiast praktyki pobożnościowe ówczesnego kościoła były, że tak powiem, no tą um, iskrą na beczkę prochu, która, która spowodowała pewnego rodzaju bunt, czy też wezwanie tak naprawdę do dyskusji teologicznej, do debaty teologicznej kolegów uniwersyteckich po to, żeby zastanowić się nad kwestią związaną z zadośćuczynieniem i z odpustami, w ramach których można było zmazać swoje może nie tyle winy, ale pozbyć się kary za, za popełnione przestępstwa i na przykład skrócić swoją liczbę lat w czyśćcu. i Tutaj wokół tego zaczęła się pewna dyskusja toczyć. Ale sprawa dotycząca łaski i kwestii związanej z tym, jak ją rozumieć, jest w kościele chrześcijańskim znacznie głębsza i należy się cofnąć już do V wieku, kiedy Pelagiusz i Augustyn dyskutowali ten wątek między sobą. Było to dwóch ojców kościoła. Jeden, że tak powiem, bardzo taki konserwatywny, mocny. Jeśli chodzi o kwestie dotyczące moralności pewnego korpusu zasad postępowania, chodzi mi oczywiście o pelagiusza, który miał też bardzo Określoną i zdefiniowaną koncepcję człowieka. Mianowicie człowiek według niego nie jest kompletnie zepsuty, nie jest całkowicie zdegenerowany. Można by powiedzieć, jest taką białą kartą, na której można coś zapisać. I grzech człowieka, czy też grzech Adama, polegał raczej na tym, że był pierwszym, który dał zły przykład ludzkości. I teraz ludzie, którzy otrzymują ten zły przykład od. Społeczeństwa, od środowiska, od domu, i tak dalej, powtarzają pewne rzeczy, również czyniąc niewłaściwe, e, niewłaściwe czyny, uczynki, z, mają złe myśli, i tak dalej. Więc e, w jaki sposób wydostać się z tego całego problemu? Jak się pozbyć tego grzechu i z niego wyjść? Sprawa jest bardzo prosta: Bóg okaże swoją łaskę. A na czym polega ta łaska? Na tym, że Bóg objawia człowiekowi swoje przykazania. I teraz człowiek, który otrzymuje od Boga przykazania, bo Pan Bóg nie chce, żeby ludzie żyli w grzechu, już wie, co jest dobre, a co jest złe. I skoro już wie, co jest dobre, to wybiera według swojej wolnej woli to, co jest dobre, i robi dobrze. No i prosta sprawa. I się wspina, że tak powiem, do, do królestwa. Natomiast w, całym, w całej tej dyskusji, która się zadziała, odmienne stanowisko względem tego, które prezentował Pelagiusz, miał Augustyn, który de facto chyba uchodzi za takiego ojca tej nauki o łasce, do której później też Luther się odwoływał. Ponieważ występując przeciwko tezom i programowi Pelagiusza, podkreśla, że nie, kondycja człowieka jest absolutnie odmienna od tej, którą prezentował Pelagiusz. Człowiek jest kompletnie zepsuty, zdegenerowany, nie ma w nim nic dobrego, więc żeby w człowieku mogło się coś dobrego zadziać, to musi się pojawić Boża łaska. I człowiek w zasadzie, jeśli chodzi o sprawy dotyczące zbawienia, jest pozbawiony wolnej woli, nie ma wolnej woli. I to jest coś, co oczywiście łączy Augustyna również z Lutrem, z Kalwinem, z Bezą i w jakiś sposób determinuje i wpływa na kształt współczesnej teologii wielu kościołów. Czyli człowiek nie może wybrać Boga i człowiek nie może wybrać dobrego. Dlaczego? Bo jest duchowo martwy. Więc, żeby człowiek mógł wybrać Boga, to pierwszy Bóg musi wybrać Jego. I dotyka go swoją łaską. Ta łaska jest tym, co otwiera mu oczy, co go prowadzi ku niemu samemu. Zatem to Bóg, według swojej suwerennej woli, swoją decyzją określa, kogo wybierze, a kogo nie wybierze. Komu łaskę okaże, a komu łaski nie okaże. I w tym przypadku mamy do czynienia właśnie z tą zasadą zbawienia tylko z łaski. Dlaczego? Ponieważ w tym nie ma żadnego wpływu człowieka. I w późniejszej dyskusji teologicznej, tej, która się toczyła w XVI, XVII wieku, również panowało to przekonanie, że gdyby człowiek mógł cokolwiek zrobić w tym kontekście, chociażby zadecydować, to zbawienie nie byłoby już tylko z łaski. Dlatego, że skoro ja mogę coś... W w tym mieć, powiedzieć tak albo powiedzieć nie, to zbawienie już nie jest tylko z łaski, ale również człowiek w tym partycypuje, w tym w jakiś sposób uczestniczy. Więc de facto Augustyn, a potem również Luther Calvin Idąc w sposób taki bardzo radykalny, postawili bardzo klarowną zasadę, że zbawienie jest tylko z łaski, to znaczy jest związane z wyborem Bożej Łaski, jest to akt predestynacji, wyboru i w zasadzie człowiek nie ma na to żadnego wpływu, czy zbawiony będzie, czy zbawiony nie będzie. Więc mógłbym zapytać, czy w taki sposób uczymy sola gracja, tylko łaska? Czy w taki sposób duża część protestantyzmu naucza na temat Bożej Łaski? Nie, zdecydowanie nie. Więc pomimo tego, że to hasło jest hasłem wspólnym, to sposób jego rozumienia już nie jest nieco inny. Um, można by powiedzieć, że Augustyn i Pelagiusz to są dwie skrajne i radykalnie odmienne koncepcje i wizje. I późniejszy Kościół próbował coś z tym zrobić, żeby to jakoś um, jakoś to pogodzić. Pelagiusz, sami pelagianizm zostali potępieni na Soborze w Efezie, ale de facto w jakimś sensie, nawet jeśli nie w głębokiej teologii, bo w teologii rzymskokatolickiej jeśli w nią wejdziemy bardzo głęboko, też można powiedzieć sola gratia, dlatego że na samym początku jest łaska, która przychodzi do człowieka, to de facto w praktyce doszło do tego, że następuje pewnego rodzaju pomieszanie, czy też połączenie Nauki Pelagiusza i nauki Augustyna, czyli z jednej strony Pan Bóg okazuje swoją łaskę i robi coś w kontekście zbawienia, ale człowiek wcale nie jest aż taki zły, ta jego grzeczność nie jest aż taka, że człowiek nie może podejmować swoich decyzji, więc z tego względu mamy tutaj do czynienia z pewnego rodzaju kooperacją. Pan Bóg robi swoje. Człowiek robi swoje i jakoś tym wszystkim zmierzamy do przodu. I przywołam jeden fragment, jeden cytat z kazania Gabriela Biela. Gabriel Biel był to człowiek, który był jednym z chyba takich istotniejszych, ważniejszych nauczycieli filozofii w XVI wieku. Z jego potręczników. W XV wieku, w zasadzie w końcu XV wieku, ale z jego podręcznika uczył się m.in. Marcin Luther, poznawał filozofię średniowiecza, ale Gabriel Biel był również kaznodzieją, głosił i nauczał. I pozwolę sobie, więc myśli czy też program Biela na pewno Augustyn poznawał, i to w jakimś sensie może również wyrażać pewne tendencje czy kierunki związane z nauką o łasce w okresie przedreformacyjnym, posłuchajcie pewnego fragmentu z jego kazania. Bóg uznaje działanie osoby, która czyni wszystko, co w jej mocy, jako podstawę do udzielenia pierwszej łaski. To nie wynika z jakiegoś zobowiązania opartego na sprawiedliwości, lecz z jego wspaniałomyślności. Teraz, gdy dusza usuwa przeszkody do otrzymania Bożej łaski, przez powstrzymywanie się od grzechu, nieudzielanie zgody na grzech i zwrócenie się do Boga jako swojego początku oraz celu, czyni przecież wszystko, co w jej mocy, dlatego Bóg w swojej hojności uznaje ten akt usunięcia przeszkody i zwrócenia się ku sobie i wlewa łaskę do duszy. Innymi słowy, w jaki sposób łaska dotyka człowieka i kiedy ta łaska do człowieka przychodzi? W momencie, kiedy człowiek ze swojej strony uczyni wszystko, co możliwe, żeby się do Boga jakoś zbliżyć, jeśli się będzie powstrzymywał od grzechu, jeśli będzie czynił co tylko możliwe ze swojej strony, żeby się powstrzymać od tego, co niewłaściwe, co nie jest zgodne z wolą Bożą, może poprzez różnego rodzaju praktyki, działania, techniki, metody, każdy może jakieś swoje wypracowywać. To kiedy Bóg spogląda na takiego człowieka, widzi, że jego intencja jest szczera, że ten człowiek naprawdę chce, i ze swojego miłosierdzia daje tę pierwszą łaskę, która może tego człowieka teraz zacząć jakoś. Po pierwsze, usprawiedliwi, ułaskawi, po drugie, cokolwiek może w nim zacząć czynić. Więc można powiedzieć, że w takim klimacie, również w takim teologicznym i filozoficznym klimacie, Luther się wychowywał i to wszystko jakoś tworzyło ten obraz. Obraz chrześcijaństwa, obraz nauki Kościoła, w której wzrastał. Natomiast jego lektura, właśnie tekstów biblijnych, zwłaszcza listu do Galacjan i listu do Rzymian, spowodowała, że ta koncepcja, po pierwsze, człowieka, którą widzi w Piśmie Świętym i to, jak według niego teraz będzie to przekładało się na naukę o łasce, musi nabrać zupełnie innego kształtu, niż ten, do którego jest przyzwyczajony. Więc z tego tytułu. Pozwolę sobie sięgnąć właśnie do tekstów biblijnych, bo tak jak wspominałem, to jest moja główna perspektywa, i przyjrzeć się, w jaki sposób apostoł Paweł w liście do Rzymian ukazuje i, czy też otwiera, opisuje, czym jest grzech, tak żebyśmy po prostu mogli go Lepiej zrozumieć, a przez to lepiej również zrozumieć podejście reformacji właśnie do człowieka, a przez to w sposób pośredni również do reformacyjnej nauki o łasce. List do Rzymian. Jeśli otworzymy list do Rzymian, każdy kto choć trochę ten list zna, to wie, że pierwsze wersety tego listu. A konkretnie szesnasty i siedemnasty pierwszego rozdziału. To są takie fragmenty, które w pewnym sensie czasami są ukazywane jako ten początek zrozumienia u Lutra, że zbawienie nie jest wynikiem ludzkich zasług, ludzkich uczynków, ale wynikiem wiary. Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka. Bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione z wiary w wiarę, jak napisano, sprawiedliwy zwiad żyć będzie. Więcej temu tekstowi poświęcimy uwagi jutro o godzinie 10 na ulicy Lubelskiej, więc serdecznie zapraszam już dzisiaj. Ale fragment ten, ten tekst otwiera jakby cały list apostoła Pawła do Żyją, stanowiąc takie główne jego przesłanie. Czyli innymi słowy apostoł Paweł mówi, że nie wstydzi się Ewangelii, ponieważ jest ona mocą Boga dla zbawienia każdego człowieka, który uwierzy, czy jest Żydem, czy jest Grekiem. I w tej Ewangelii objawia się sprawiedliwość Boża, jest to sprawiedliwość przez wiarę i cytuję tutaj fragment z Habakuka 2.4. No to oczekiwalibyśmy teraz takiego bardzo pozytywnego um, przedstawienia tej nauki o zbawieniu w liście do Rzymian, a okazuje się, że paradoksalnie zamiast pozytywnej odsłony zbawienia, to nagle zderzamy się z bardzo negatywnym obrazem dotyczącym tego, w jakiej kondycji znajduje się człowiek przed Bogiem. W wersecie 18 czytamy, albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciw wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Więc w 17 wersecie czytamy o tym, że objawiła się Boża sprawiedliwość przez wiarę i to jest dar zbawienia dla każdego człowieka, który uwierzy. A teraz nagle od wersetu 18 mówimy o objawieniu się czegoś kompletnie odmiennego, mianowicie objawieniu się gniewu Boga. I ten gniew Boga jest tym, co spada na ludzkość. A dlaczego na tę ludzkość ten gniew Boży spada? Ponieważ ludzie znajdują się w stanie grzechu, ponieważ są pogrążeni w grzech. Tak myślę sobie, że kiedy ten list był po raz pierwszy odczytany w, w zgromadzeniu kościoła w Rzymie, to odczucia, które Pojawiły się od tego momentu, mogły być bardzo różne. Raz ludzie mogli się czuć lepiej, raz mogli się czuć gorzej, być może też w zależności od swoich etnicznych korzeni. Dlatego, że w pierwszej kolejności apostoł Paweł zwraca uwagę na sytuację. Pogan, tych, którzy nie mieli takiego objawienia, jakiego miał, jakie miał Izrael, y, sytuację pogan przed Bogiem. I teraz w wersji 19 mówi, ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę. Dlatego że poznawszy Boga nie uwielbili go jako Boga i nie złożyli mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Mienili się mądrymi, stali się głupi, i zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka. Dalej, apostoł Paweł, na przykład w wersie 26 mówi, Dlatego wydał ich Bóg nauk słomotnych namiętności, kobiety ich bowiem zamieniły przyrodzone obsowanie na obsowanie przeciwne naturze, podobnie też mężczyźni. I może później dalej, 28. 29 wiersz. Są oni pełni wszelkiej nieprawości, złości, chciwości, nikczemności. Pełni są również zazdrości, morderstwa, zwady, podstępu, podłości. Potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złego, rodzicom nieposłuszni, nierozumni, niestali, bez serca, bez litości. Oni, którzy znają użyczenia Boże, że ci, którzy to czynią, winni są śmierci, nie tylko to czynią, ale jeszcze pochwalają tych, którzy to czynią. Więc, jak przeczytaliśmy sobie ten pierwszy rozdział, tak bardzo ogólnie, to można by powiedzieć, że apostoł Paweł nakreślił taki bardzo negatywny obraz, zresztą typowy dla perspektywy judaizmu środowiska, które wykracza poza ten naród. To była taka typowa ocena i spojrzenie na, na Pogan. Bałwochwalcy, etyka seksualna na fatalnym poziomie. A oprócz tego wymienia cały katalog grzechów, który w jakimś sensie ma ich definiować. Więc być może ci, którzy pochodzili z Pogan w tej wspólnocie rzymskiej, w tym momencie się poczuli troszeczkę gorzej, że apostoł Paweł z takiej perspektywy ocenia w ogóle całe ich społeczeństwo, ich, ich środowisko. Ale apostoł Paweł na tym nie poprzestaje, dlatego że w drugim rozdziale zwraca swoją uwagę na tę drugą grupę, o której wspomniał w wersecie 16-17, czyli na środowisko żydowskie, które no chełpiło się tym, że szciło się w sposób pozytywny tym, że mają znajomość Boga, ponadto zostali obdarowani Bożym Prawem i mają szczególnego rodzaju światło. I to prawda, bo cały Stary Testament o tym mówił i nauczał i zbawienie przyszło właśnie przez Żydów, jak mówił apostoł Paweł. Ale od 17 wiersza, zwracając uwagę na postawy Żydów, niektóre, mówi tak. Jeśli wtedy ty mienisz się Żydem i polegasz na zakonie, na prawie i chlubisz się Bogiem i znasz wolę Jego i umiesz rozróżnić dobre od złego, będąc pouczony przez zakon, i uważasz sam siebie za wodza ślepych, za światłość dla tych, którzy są w ciemności, za wychowawcę nierozumnych, za nauczyciela dzieci mającego w zakonie ucieleśnienie wiedzy i prawdy, ty więc, który uczysz drugiego, siebie samego nie pouczasz, który głosisz, żeby nie kradziono, kradniesz, który mówisz, żeby nie cudzołożono, cudzołożysz, który wstręt czujesz do bałwanów, dopuszczasz się świętokradztwa, który się chlubisz zakonem przez przekraczanie zakonu, bezczelisz Boga? Albowiem z waszej winy. Jak napisano, poganie bruziem w imieniu Boga. O, i się sytuacja nagle raptownie zmieniła, bo być może wtedy na tej rzymskiej sali ta pierwsza połowa się trochę wyprostowała, a ta druga poczuła pewnego rodzaju dyskomfort. Dlaczego? Dlatego, że problem grzechu, jak apostoł Paweł pokazuje, nie jest problemem. Tylko i wyłącznie Pogan, ale jest również bardzo poważnym problemem Żydów. Co więcej, Paweł mówi, że wasza wina jest w jakimś sensie jeszcze większa, ponieważ przez swoją obudę hipokryzję, pogaźnię, poganie bluźnią Bogu. Czyli patrząc na was i słuchając to, co mówicie, i patrząc na to, co robicie, mają no niezbyt pozytywny stosunek w ogóle do tej wiary. Abrahama, Izaaka, Jakuba do wiary Mojżesza. Ale przecież Izrael się chlubi prawem, chlubi się Bogiem i szczyci się znajomością, poznaniem tego Boga i sami siebie traktują, uznają jako światłość dla narodów, czyli wszyscy wokół nas są w mroku, nic nie wiedzą, a my wiemy. No to apostoł Paweł teraz ukazując ten aspekt dotyczący ich postaw pokazuje, że sytuacja tego narodu nie jest taka jaka, jakiej by oczekiwał. Pan Bóg i okazuje się, że prawo, które zostało dane Izraelowi, wcale nie rozwiązało problemu grzeczności Izraela. A można by było oczekiwać czegoś lepszego po tym otrzymaniu prawa, i po tym, że naród izraelski przyjął to prawo. I w wersecie 9 rozdziału trzeciego, apostoł Paweł, Paweł stawia pytanie: cóż więc przewyższamy ich, w zasadzie wydaje się, że w pierwszej kolejności pytanie skierowane do środowiska żydowskiego, ale tak naprawdę chyba mogłoby się odnosić do jednej i do drugiej strony, to znaczy, czy jedni są lepsi od drugich. Paweł mówi wcale nie. To jest takie silne zaprzeczenie, którego on tutaj używa. Albowiem już przedtem obwiniliśmy Żydów i Greków o to, że wszyscy są pod wpływem grzechu. To jest tak dość delikatnie oddane w tym przekładzie Biblii Warszawskiej, ale apostoł Paweł w tym dziewiątym wersecie, który moim zdaniem jest kluczowy w kontekście uchwycenia jego zrozumienia nauki o grzechu, pokazuje i przemawia, że to wszystko, co powiedział do tej pory powiedział, po co? Żeby wykazać, że zarówno poganie, jak i Żydzi znajdują się pod panowaniem grzechu. Nie pod wpływem, jak jak jest tutaj mowa, ale dosłownie tekst grecki mówi pod grzechem. Czyli grzech jest czymś, co nad nimi stoi, w jakim sensie nad nimi panuje, o czym będzie szczegółowo mówił w rozdziale siódmym. I tutaj po raz pierwszy w liście do Rzymian apostoł Paweł używa takiego terminu hamartia, który tłumaczy się jako grzech. Ale zwróćcie uwagę, że kiedy czytaliśmy i słuchaliśmy pierwszego i drugiego rozdziału, to na temat tych grzechów było bardzo dużo powiedziane, prawda? Były takie grzechy, takie całe katalogi, które można mnożyć i do których można dokładać. Grzech obfitował, ale apostoł Paweł ani razu nie użył słowa grzech, kiedy mówił o grzechach. Tutaj w wersecie dziewiątym po raz pierwszy używa terminu hamartia. Dlaczego? Dlatego, że to wszystko, co ludzie robią, co jest pokazane w rozdziale pierwszym, co robią poganie, co robią Żydzi w rozdziale drugim, jest tylko i wyłącznie dowodem w jego argumentacji, że oni są pod grzechem. Czyli że hamartia jest czymś, co nad nimi panuje. Ok. Więc jak rozumie grzecha poseł Paweł? Bardzo często grzech jest rozumiany w takiej kategorii. Można zgrzeszyć, jak. Ja się... Pamiętam, uczyłem jako dziecko, można zgrzeszyć uczynkiem, mową albo zaniedbaniem. Zna ktoś jeszcze tak, taką definicję, i to, co określa grzech? Ktoś może jeszcze zna. Okay. Więc czyli to, co robię, co mówię, jak się zachowam albo czego nie zrobię, to definiuję. Na co to ukierunkowuje naszą uwagę? Na, na czyny, na robienie i nierobienie. To jest problem bogatego młodzieńca, o którym wspominałem. Przed południem, on też był nastawiony na robienie i nierobienie. Z czego my do tego idziemy? No w głównej mierze z takiej prostej definicji, którą znajdujemy w liście chyba Jana, że grzech jest przestępstwem prawa, czy też grzech jest przestępstwem zakonu. Ale to jest taka bardzo krótka i płytka definicja tego, czym jest grzech, dlatego że według apostoła Pawła, to, to o czym czytamy w Rzymian w rozdziale trzecim, to grzech jest mocą, która znajduje się nad człowiekiem, która panuje nad człowiekiem i w wyniku tego, że ludzie znajdują się pod panowaniem tej mocy, to z tego właśnie względu robią to, co robią. To dlaczego? dlatego poganie grzeszą i dlatego Żydzi, pomimo tego, że mają prawo, też grzeszą. Ponieważ znajdują się pod panowaniem grzechu. W rozdziale 5, w wersecie 1, to były też ważne teksty dla Lutra, dla Augustyna, w wersacie 12, 5.12 czytamy to, jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. I zobaczcie, że tutaj w tym miejscu apostoł Paweł już nie, nie stawia tego rozróżnienia na pogań i Żydów, ale po prostu mówi o człowieku i człowiek znajduje się pod wpływem, czy też pod panowaniem grzechu, bo grzech przyszedł na wszystkich. I ta hamartia wtargnęła w historię człowieka, wtargnęła w historię ludzkości, panując nad wszystkimi, nawet nad tymi, którzy takiego grzechu jak Adam nie popełnili. I to, co jak sądzę najbardziej ukazuje ogrom potęgi grzechu, to Pawłowy opis z Listu do Rzymian z rozdziału siódmego. Może od wiersza czternastego. Wiemy bowiem, że zakon jest duchowy, ja zaś jestem cielesny, zaprzedany grzechowi. Zakon jest dobry, dlaczego? No bo zakon mówi, co jest dobre, a co jest złe. Jest duchowy ale ja jestem cielesny, zaprzedany grzechowi. Albowiem nie rozeznaję się w tym, co czynię, gdyż nie to czynię, co chcę, ale czego nienawidzę, to czynię. A jeśli to czynię, czego nienawidzę, zgadzam się z tym, że zakon jest dobry, ale wtedy czynię to już nie ja, lecz grzech, który mieszka we mnie. Wiem wtedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim dobro, mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak. Albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę, to czynię. A jeśli czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który mieszka we mnie. znajduje wtedy w sobie zakon, prawo, że gdy chcę czynić dobrze, trzyma się mnie złe. Bo według człowieka wewnętrznego mam podobanie w zakonie Bożym, ale w członkach swoich dostrzegam inny zakon, który walczy przeciwko zakonowi, uznanemu przez mój rozum i bierze mnie w niewolę zakonu grzechu, który jest w członkach moich. Nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? W siódmym rozdziale apostoł Paweł zdefiniował Hamartię jako wręcz spersyfikowaną moc, która dopada człowieka, która nie woli tego człowieka. Grzech jest przedstawiony jako pan, okrutny pan, który. Rządzi ludzkością w ten sposób, że ludzie nawet wtedy, kiedy są poruszeni przez prawo, poznają prawo i kiedy ich rozum zwraca się ku temu, co dobre, to i tak nie są w stanie tego, co dobre, zrealizować. Dlaczego? Ponieważ ta moc wiąże ich, nie woli ich i oni po prostu żyją zupełnie inaczej, niż by chcieli. Bo kim jest człowiek, który robi to, czego nie chce? Myśli jedno ale robi coś zupełnie innego. Chciałby może w swoim życiu doświadczać czegoś innego, ale ta moc Hamartia jest tak potężna, że zmusza go do tego, że żyje tak jak żyje. Więc kiedy apostoł Paweł w rozdziale trzecim, w wersecie dziewiątym ukazał, że obwiniliśmy Żydów i Greków o to, że wszyscy są pod panowaniem grzechu, to przywołuje takie florilegium, zbiór cytatów Starego Testamentu, którym, którymi podpiera swoją tezę wyrażoną w wersecie dziewiątym. Jak napisano, i teraz cytuję kilka tekstów pozbijanych ze sobą w ciąg, nie ma ani jednego sprawiedliwego nie masz kto by rozumiał nie masz kto by szukał Boga wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi nie masz kto by czynił dobrze nie masz ani jednego grobem otwartym jest ich gardło językami swoimi knują zdradę brzmi ja pod ich wargami usta ich są pełne przekleństwa i gorzkości nogi ich są skor do rozlewu krwi spustoszenie i nędza na ich drogach a drogi pokoju nie poznali nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami a wiemy, że cokolwiek zakon mówi mówi do tych, którzy są pod wpływem zakonu, aby wszystkie usta były zamknięte i aby świat cały podlegał sądowi Bożemu. No to mamy pozytywną wizję człowieka nakreśloną, prawda? To co apostoł Paweł e, szkicuje w kontekście kondycji ludzkiej ukazuje e, tragiczny stan człowieka, ukazuje go jako niewolnika, jako tego, w którym nie ma nic dobrego. Każdy aspekt jego człowieczeństwa jest e, Zepsuty. I oczywiście ludzie grzeszą różnie, bo z różnych kontekstów wychodzą i środowisko i tak dalej ma wpływ na ludzkość. Dlatego inne są grzechy Pogan, a inne są grzechy Żydów. Ktoś, kto wzrasta w jakimś środowisku, jest nauczony pewnych rzeczy, może nie popełnia takich rzeczy, jakie popełnia ktoś inny, ale apostoł Paweł mówi: Ale każdy, Niezależnie tego, gdzie by był, kim by był, jaka by nie była jego można moralność, znajduje się pod wpływem, pod panowaniem tego grzechu, i ten grzech uobecnia się w jego życiu. Do czego to doprowadza? Do tego, że wszyscy, jedni i drudzy, podlegają sądowi Boga. A zapłatą za grzech co jest? Śmierć, według tego, co mówi Pismo Święte. Więc sytuacja ludzkości jest fatalna. Tak, tak, taki, takiego człowieka. Znajduje u apostoła Pawła Marcin Luther. Zrobiliśmy tę ilustracje po to, żeby zwrócić uwagę na to, jak on na to spoglądał. Widzi człowieka, który jest kompletnie zdemoralizowany, moralnie, etycznie, no, pod każdym względem. Jego natura, tak? Nie chodzi o to, że każdy człowiek robi w samej podłości. Ale natura ludzka jest zepsuta, jest kompletnie zepsuta. W człowieku nie ma nic dobrego. W człowieku nie ma nic, co by szukało Boga, co by było nakierowane ku Bogu, co by chciało czegoś dobrego w sprawie dotyczącej wiary i tak dalej. Więc jak to się może stać, że, że człowiek zwraca się ku Bogu? Jak to się może stać? Tylko i wyłącznie. Za sprawą łaski. Czyli łaska tego człowieka może dotknąć. Ale skoro to zbawienie jest tylko z łaski, to człowiek do tego zbawienia nie ma do, nie ma do powiedzenia kompletnie nic, więc nie istnieje coś takiego jak wolna wola w kontekście zbawienia. Po prostu Bóg bierze tego martwego, duchowego człowieka i mówi: Ja Ciebie wybieram, biorę Cię, daję Ci swoją łaskę i Ty pójdziesz do nieba. Jest dobrze? Słuchajcie, podoba wam się taka teologia? Mi się podoba, ale pod jednym warunkiem, że byłbym w tej w tej części, wybranej do zbawienia. Natomiast gdyby to była druga strona, no to myślę, że mogłoby być troszeczkę troszeczkę gorzej i pozwolę sobie przywołać fragment z, właśnie z komentarza Marcina Lutra do, do listu do Rzymian. To jest ta część komentarza, której odnosi się do fragmentu do 14-15 wiersza, czyli jest, że niesprawiedliwość Boga. Nie daj Boże, zmiłuje, nad kim się zmiłuje, zlituje, nad kim się zlituje. Więc to wszystko zależy od decyzji wyboru Boga. Apostoł swojego oświadczenia, że u Boga nie ma niesprawiedliwości, nie uzasadnia inaczej, jak tylko zmiłuje się nad kim się zmiłuje, a zlituje się, nad kim się zlituje. To znaczy, będę miał miłosierdzie nad tymi którym miałem zamiar okazać miłosierdzie, czyli nad tymi, których przeznaczyłem do miłosierdzia. Twarda to mowa dla pysznych i nieufnych, słodka zaś dla skromnych i pokornych, którzy stracili co do siebie nadzieję. Więc Luther e, mówi: „Bóg wybiera człowieka po to, żeby mu okazać miłosierdzie”. To jest to, co znajdujemy w jego, jego wykładni. I ta nauka jest miła i dobra dla skromnych i pokornych, ale dla tych, którzy nie mogą tego zaakceptować, no to już jest gorzej. I tutaj dalej mówi, gdyby chcieli tego, czego chce Bóg, to znaczy ci niepokorni, bo to o nich tutaj mowa. Jeśli nawet miałoby to oznaczać ich odrzucenie i potępienie, nie byłoby to dla nich złem. Wówczas bowiem pragnęliby tego, czego pragnie Bóg i cierpliwie znosili Jego wolę. Czyli obdarzony łaską w swoim życiu i czasie będzie ten, któremu od wieczności zamierzałem okazać miłosierdzie. Dlatego będę miał współczucie i temu wybaczę grzechy w czasie Jego życia, któremu przebaczyłem i którego łaskawiłem od wieki wieków. Czy takiego Lutra znacie? No bo kiedy e, mówimy sola gratia, tylko łaska, tak jak Luter mówił sola gratia, to czy zgadzacie się z sola gratia, które było wypowiadane przez Lutra? To znaczy, że jesteście niepokorni. Bo gdybyś był pokorny, Michał, to byś się cieszył, że będziesz mógł cierpieć w piekle męki. Dla, dla, dlatego, że jest to zgodne z wolą Bożą. Posłuchajcie, może, może to jest, nie jest tutaj tak jeszcze mocno wyrażane i eksponowane, ale gdybyście sięgnęli do tego nurtu tradycji reformowanej, a konkretnie do Jana Kalwina, a potem jeszcze dalej do Teodora Bezy, który wyostrzył naukę o, o, o predestynacji, to u Bezy między innymi znajdziecie takie nauczanie, że ci, którzy. Cierpią męki w piekle, powinni się cieszyć z tego, że są tam dla większej chwały Boga. To jest, to jest nauka o predestynacji, i to jest nauka o totalnej łasce. Łaska totalna oznacza, że Bóg wybiera, człowiek jest kompletnie zepsuty kompletnie, kompletnie, kompletnie. Także nie jest w stanie ze swojej strony nic zrobić. A gdyby mógł powiedzieć tak albo nie, to zbawienie nie byłoby już z łaski. Tylko z łaski, ale byłby w tym udział człowieka, więc Luter przyjmuje taką właśnie koncepcję zbawienia. Więc jak się w tym wszystkim znaleźć? I tutaj w, w pierwszej części słyszałem też takie zdanie z tego miejsca, no bo przecież mamy wolną wolę. To mamy wolną wolę, czy nie mamy wolnej woli? To jak to, jak to jest, że mamy wolną wolę? E, zupełnie inaczej e, Teologia przynajmniej w części ewangelicznego przedstawia naukę Sola Gracja, ale jednocześnie może powiedzieć, że faktycznie zbawienie jest tylko i wyłącznie darem łaski, łaski Boga. Otóż w historii, w historii kościoła, jak wiadomo, reformacja nie zakończyła się w wieku XVI, ale tak naprawdę była procesem, który rozpoczął się i który trwał i który był kontynuowany i w ramach tego protestantyzmu również bardzo wiele się działo i między innymi właśnie na gruncie teologii Kościoła ewangelicko-reformowanego. W jakimś sensie w opozycji i w kontrze do, do tak postawionego obrazu Boga, który znajdujemy właśnie na przykład u Teodora Bezy, wystąpił człowiek, który się nazywał Jakub Arminiusz. Nie wiem, czy kiedyś mieliście okazję o nim coś słyszeć. Jakub Arminiusz był również reformowanym teologiem, był uczniem Teodora Bezy. I na jakimś etapie swojego życia został poproszony, żeby zwalczać poglądy tych, którzy nauczali na temat wolnej woli. Ale on był kalwińskim teologiem, takim kutym na cztery nogi dobrym. Kiedy zaczął to badać i studiować, to zaczął myśleć nad tym, czy faktycznie tak jest. I stwierdził, że, no, że jednak Pismo Święte w wielu miejscach mówi o, po pierwsze, powszechności łaski. Czytaliśmy tekst... Został przeczytany tekst na początku z Tytusa 2.11, albowiem objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi, więc nie tylko dla tych, którzy są wybrani, ale dla wszystkich. Oczywiście teologowie kalwińscy, zwolennicy predestynacji powiedzą dla wszystkich wybranych ludzi, czyli dla tych wszystkich, którzy Bóg wybrał, ale tutaj jest mowa niewątpliwie o tym powszechnym zakresie objawienia się łaski Bożej. Więc Arminiusz miał pewnego rodzaju dylemat dotyczący tego, jak to wszystko znaleźć, bo z jednej strony faktycznie znajduje w Piśmie Świętym człowieka, który jest totalnie zepsuty przez grzech, ale z drugiej strony widzi o tym, że łaska Boża, czy czyta fragmenty teksty Pisma Świętego, w których łaska Boża jest opisana jako łaska, która jest dana wszystkim ludziom. No to teraz pytanie, no to jak to jest, że jedni są... I idą za tą łaską, a inni nie. Inni się, jedni się otwierają na tę łaskę, a inni się nie otwierają. Um, teologia, teologia predestynacji powie bardzo prosto ze względu na to, że ci, którzy idą, to są ci, którzy są wybrani. Natomiast Armi już dochodzi do tego punktu, że, że człowiek ma możliwość podjęcia decyzji, ale na jakiej zasadzie? Na takiej zasadzie, że to. Łaska Boża, powszechna łaska Boża, która jest dana wszystkim ludziom, jest tym, co dotyka każdego człowieka. I to nie jest łaska, która zbawia ludzi, to nie jest łaska, która skutkuje zbawieniem, to jest łaska, która jakby podnosi, dźwiga ludzkość w górę do tego poziomu, w którym mogą powiedzieć tak albo nie, podjąć decyzję. Pójść za Chrystusem, za zbawieniem w Bogu, albo nie. I jeśli klikną, to w tej łasce wzrastają, i Arminiusz mówi: to jest um, gracja, prewenience, previn gracia subsequens. Wstępna łaska, ta, która jest powszechna i dotyka każdego człowieka, i ta łaska następująca. Która pojawia się po decyzji, którą umożliwił podjąć człowiekowi Bóg. Gdyby nie Bóg w swojej łasce umożliwiający podjęcie tej decyzji, człowiek by nie był jej w stanie w ogóle podjąć. Nie podobało się to. Nie podobało się kolegom Arminiusza. Został, został e, e, Bili go strasznie. Strasznie się krzywda jemu działa i go punktowali na katedrze. I koledzy z uniwersytetu krytykowali go okrutnie, ale mu się zmarło, więc miał już święty spokój. Natomiast zebrał się synod w Dort, który odniósł się do tych pewnych punktów, które określały właśnie przekonania Arminiusza i jego zwolennicy, tak zwani remonstranci właśnie napisali dokument, remonstrancja, który został przedłożony w kontekście tego dokumentu na synodzie w Dort określono tak zwanych pięć punktów kalwinizmu. To jest tak zwany tulip. Które określa właśnie te pięć punktów dotyczących nauki o zbawieniu w Kościele kalwińskim. Jeśli wpis wpiszecie gdzieś w Google pięć punktów kalwinizmu, to wam właśnie wyskoczy wszystko to, co zostało na synodzie w Dort uchwalone. Więc a tym sposobem ta, ten pogląd Arminiusza, pomimo tego, że Arminiusz odszedł na bok, zaczął rozpowszechniać się wśród wielu ludzi, którzy, którzy poszukiwały jakiejś drogi środka, ale nie chcieli takiej drogi środka, jaką zaprezentował semipelagianizm, mieszając właśnie wiarę i uczynki, że Pan Bóg coś zrobi ze swojej strony, a ja coś zrobię ze swojej strony. Ja zrobię jak najwięcej, a jak już zrobię jak najwięcej, to Pan Bóg dołoży swoją, swoją łaskę i jakoś to pójdziemy do przodu. Tak? Jedno wiosło, drugie wiosło. Nie. Arminiusz pokazuje, że zbawienie jest Całkowicie z łaski, bo nawet fakt podjęcia decyzji przez człowieka jest wynikiem tego, że umożliwiła mu to łaska Boga. Więc tak naprawdę em, Arminiusz, można by powiedzieć, nie zgubił niczego z tej ortodoksji protestanckiej, ponieważ cały czas stał na stanowisku o tym, że zbawienie jest tylko i wyłącznie dziele, dziełem łaski Bożej i stan człowieka jest kompletnie zdeprawowany i bez. Łaski Chrystusa nic się nie da zrobić, ale mimo wszystko no, wyklęli człowieka i źle się skończyła jego, jego historia. Natomiast poglądy te zostały bardzo pozytywnie przyjęte w metodyzmie, przynajmniej w jakiejś części metodyzmu, a z metodyzmu rozprzestrzeniły się po wielu innych wspólnotach, między innymi. W Kościele Adwentystów Dnia Siódmego, dlatego że Ellen White była i wielu pionierów adwentyzmu byli właśnie metodystami, więc to jest to adwentystyczne zakorzenienie w myśli protestanckiej, w tradycji protestanckiej i w zasadach sola gratia, sola fide, również sola scriptus, scriptura i solus Christus. Teraz pytanie... Jak to wszystko się ma właśnie do, do takiego przełożenia na życie i do tego, w jaki sposób to determinuje sposób życia ludzkiego? Tutaj nie będziemy się absolutnie różnić w niczym odnośnie tego, co mówił Luther, dlatego że Luther nauczał, że dobre, nie dobre uczynki czynią człowieka sprawiedliwym, ale sprawiedliwy. W Chrystusie człowiek czyni dobre uczynki. Tak jak niegrzeszne czyny czynią człowieka grzesznikiem, ale grzesznik czyni grzech. Problem polega właśnie na tym, że ludzie bardzo często nie rozumiejąc tej koncepcji człowieka, którą miał Luter, ale którą wyczytał od apostoła Pawła, kiedy podejmują próbę zmiany swojego życia, a definiują grzech nie jako moc, której przeciwko której musi zostać przeciwstawiona inna, potężniejsza moc, którą jest Chrystus, podejmują różnego rodzaju wysiłki i starania dotyczące tego, żeby przestać grzeszyć. No bo nie grzeszyć to znaczy nie robić. Ale według Pawła, jeśli rozumiemy teologię Pawła i teologię grzechu Pawła, a grzech, w której grzech nie jest postrzegany w pierwszej kolejności jako czyn, ale jako moc, to znaczy, żeby człowiek mógł z tej mocy się wyzwolić, to potrzebuje kogoś, kto przyjdzie mu z pomocą z zewnątrz. I tutaj w tym momencie Luther wskazał na Chrystusa i powiedział, tego może dokonać tylko i wyłącznie Bóg w Jezusie Chrystusie. Ja próbuję tutaj tak naprawdę znaleźć się w, tej, w tym dyskursie, w tej sytuacji, w której się obecnie znajdujemy, pomiędzy takimi różnymi biegunami. Z jednej strony Taką formą jakiegoś nabożeństwa, z drugiej strony chęcią opowiedzenia czegoś, czegoś więcej o teologii i raczej ku takiej formie wykładu pójść. Nie jest to proste, ale pozwolę sobie tutaj na jedną taką prywatną historię z jakiegoś takiego mojego osobistego życia. I powiem Wam, że w momencie, kiedy, kiedy też poukładałem sobie sprawy dotyczące właśnie tego poglądu arminiusza na temat zbawienia i działania łaski Bożej, i tego w jaki sposób wypowiadamy formułę i rozumiemy ją, mówiąc sola solagracja, to dużo mi to dało również w kontekście oceny mojego wcześniejszego doświadczenia jako, jako człowieka. Pismo święte mówi: Każdy człowiek, który przychodzi na świat, przychodzi pogrążony w kiepskiej kondycji, w kiepskiej sytuacji. Czytaliśmy o tym w liście do Rzymian. Ja pozwolę sobie jeszcze jeden, tylko krótki fragment przywołać z listu do Efezjan z rozdziału drugiego. Apostol Paweł w Efezjan 2 mówi i wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w snach opornych wśród nich. I my wszyscy żyliśmy niegdyś w porządliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. To jest ten obraz człowieka. Więc ja rodząc się na tym świecie urodziłem się w, w taki sposób. Tak? W grzechu poczęła mnie matka moja. Taki jest fragment psalmu i tak, e, tak e, taka jest nauka też protestantyzmu w tym kontekście. To znaczy, że żebym mógł się obudzić i odsknąć, potrzebna mi była Boża łaska. Mogło to się stać na dwa sposoby. Według Kalwina mógł mnie Pan Bóg wybrać, a według e, Arminiusza Pan Bóg mógł, nie, nie mógł, ale działał nie tylko na mnie, ale na nas wszystkich działa poprzez swojego ducha, tą wstępną łaską, którą, która jest udzielona każdemu człowiekowi. I powiem wam, że w tym kontekście zacząłem się zastanawiać nad różnymi wydarzeniami z mojego życia w przeszłości. I pamiętam taki jeden epizod. Mając bodajże chyba nie wiem, 15 czy 16 lat, były wakacje Akurat był um, przystanek Woodstock um, w Żarach, więc razem z kolegami wsiedliśmy w pociąg i pojechaliśmy na tę imprezę. Jak przez mgłę pamiętam to, co się um, działo w czasie tych trzech dni, i tak średnio też pamiętam podróż powrotnią. W jedną stronę pojechaliśmy pociągiem. Z wiadomych względów z powrotem wracaliśmy stopem. Nie było za co kupić biletu. I jakimś takim sposobem zatrzymałem się, dojechaliśmy nocą około godziny 22-23 do Poznania. A po, urodziłem się w Kaliszu i przez 18 czy 19 lat właśnie mieszkałem w tamtych stronach. Więc do Kalisza miałem jeszcze 100 kilometrów. No to już ciężko o tej godzinie łapać stopa. Więc wysiedliśmy na dworcu w Poznaniu, i dużo ludzi wracało wtedy z przystanku Woodstock, więc się tam działo na tym dworcu: jakieś gitary, muzyka i tak dalej. Więc ja coś tam też trochę grałem, więc usiadłem, zacząłem grać, ktoś tam wrzucił jakieś pieniądze i tak. Co tam żeśmy trochę nazbierali, to kolega biegł do sklepu, kupował takie wino, które się łokciem otwiera i. I wracał. I takżeśmy przeżyli ten noc na tym dworcu w Poznaniu. No i nad ranem, jak już stwierdziliśmy, że, że jak jesteśmy w Poznaniu, to warto ten Poznań zwiedzić, udaliśmy się pod tak zwane koziołki, żeby zobaczyć rynek w Poznaniu. Słońce zaczęło świecić, i człowiek taki zmęczony po tej nocy, niewyspany, legł na ławce. Pod, pod tymi koziołkami na rynku głównym. Po prostu straciłem kontakt z rzeczywistością kompletnie. I wiecie, w pewnym momencie słyszę taki głos imię ojca. Więc odpowiedziałem i syna. A dlaczego się śmiejecie? I słyszę ten głos jeszcze raz. Imię ojca. Więc odpowiadam, mi syna. I w pewnym momencie czuję, czuję szarpnięcie. No i miał się dobre przeczucie, bo przede mną stał policjant z moimi dokumentami i pytał mnie imię ojca. Ja na to odpowiada mi syna. Ale wiecie, wtedy byłem, że tak powiem, określony jako człowiek, który nie wie, że Boga nie ma, nie chce mieć z Nim nic wspólnego. I ten, ten policjant mnie po prostu stamtąd wygnał, więc poszedłem gdzieś do bramy, się położyłem w bramie. Tam jakaś kobieta przeszła mnie, przegnała szczotką. Mówię wam, fatalne, fatalne klimaty. W każdym razie wróciłem, wróciłem na ten rynek, usiadłem na tym rynku z kolegami. I w pewnym momencie przychodzi do nas człowiek, staje przy nas i mówi, wiecie co chłopaki, ja kiedyś to byłem taki pijak i zaczynam składać świadectwo o tym, jak Bóg go uwolnił, jak spotkał Jezusa i co Chryst, czego Chrystus dokonał w jego własnym życiu. Wiecie, mi to wszystko przeszło gdzieś tam mimochodem. Ale tak później z perspektywy czasu pomyślałem sobie, co to jest, że w człowieku, który jest po prostu na skraju swojego życia, jest zapity, nieświadomy niczego, co się dzieje wokół, te słowa imię ojca przywołują to modlitewne zawołanie i syna, tak? a w domyśle miałem i ducha. Skąd to jest? I co to jest? Arminiusz powie, to jest łaska wstępna, która jest dana każdemu człowiekowi. To jest łaska wstępna, która przychodzi do człowieka i kiedy Bóg dotyka gdzieś przez swojego ducha ludzkiego serca i porusza go, to Bóg w tych okolicznościach stawia również kogoś, kto zaczyna składać świadectwo wiary, po to, żeby wzbudzić wiarę w człowieku, na którego działa duch. I pamiętam taką inną okoliczność, kilka lat później. Moje życie wyglądało 10 razy gorzej niż, niż wtedy pod tymi koziołkami, bo miałem wtedy 18 lat. Koniec roku, czerwiec, yy, średnia w szkole koszmarna. Ledwo zdałem, ale jak już zdałem ze średnią 2-2, to trzeba było to jakoś uczcić. <grym> Więc żeśmy z kolegami uczcili to zakończenie roku i przez całą noc żeśmy czcili to zakończenie, a nad ranem byliśmy już tak zmęczeni, że stwierdziliśmy, że żeby się trochę tak dźwignąć, podnieść, to po prostu pojedziemy do kolegi i kupimy po prostu trochę amfetaminy, żeby po prostu przyjąć i się jakoś tak trochę podbić, żeby jeszcze przeciągnąć przez, przez resztę tego dnia. I tak nad ranem gdzieś tam o godziny może 6, 6.30 poszliśmy na przystanek. Byłem z dwoma kolegami. Jeden miał krótszą nogę, drugi nie miał ręki. Ja byłem w dredach. Byliśmy zjarani, pijani, po prostu trzech takich świrów na przystanku. Pamiętam, że wtedy na ten przystanek przyszła pewna kobieta. Ja ją znałem tak troszeczkę z widzenia. To była mama mojego kolegi, który mieszkał za granicą. Mieszkał w Niemczech, ona co jakiś czas przyjeżdżała do Polski. No i pamiętam, że tak stanęła nieco dalej od nas tak yy, przywitałem się, powiedziałem dzień dobry, bo to mama kolegi, no i żeśmy pojechali do, yy, do, do Kalisza. Teraz podobna okoliczność, mija pół roku, jest grudzień, jest wcześnie rano w sobotę około godziny 7.30, 25 grudnia. Pamiętam jak dziś ten dzień. Stoję na przystanku, na tym samym przystanku, i na tym przystanku stoi ta sama kobieta. I jedziemy razem tym autobusem, ale autobus jest kompletnie pusty, bo 25 grudnia no, ludzie nie jeżdżą wtedy autobusami. Rano. I spotkaliśmy się na nabożeństwie w Kościele Adwentystów w Kaliszu. Ona nie mogła uwierzyć, po prostu nie mogła. Yy, uwierzyć, że, że, ja tam jestem, tak, się zastanawiała przez drogę, potem mnie opowiadała, gdzie jadę. I potem któregoś razu przyszła do mnie i mówi, wiesz co Adam, mówi, czy ty pamiętasz jak kiedyś żeśmy się spotkali rano na przystanku z takimi dwoma kolegami, jechaliście do, do Kalisza. Ja mówię, no tak, pamiętam. Nie? Ona mówi, wtedy na tym przystanku tak spojrzałam na Ciebie i sobie pomyślałam, Boże, jak szkoda tego Adama. I zaczęła się modlić o mnie, żeby Bóg nie dotknął swoją łaską. Amen. Słuchajcie, mija sześć miesięcy, pff, spotykamy się w kościele o widzi człowieka, który przeżył w międzyczasie swoje nawrócenie. Jak to się dzieje, to jest właśnie Boża łaska. Dlatego modlitwa ma wartość. Wstawiennictwo o, o ludzi, o których wołamy, ponieważ wołamy o to, żeby łaska wstępna działała na serca ludzkie. Dlatego dzielenie się słowem, zwiastowanie słowa Bożego ma sens i ma wartość. Dlaczego? Ponieważ kiedy jest zwiastowane, to łaska Boża, ta wstępna łaska, która dotyka każdego człowieka. Dotyka się stąd ludzkich po to, żeby wzbudzić w nich wiarę, żeby mogli spotkać Chrystusa. To jest ten ogromny fenomen i ten ogrom Bożej łaski, który znajdujemy właśnie też w Nowym Testamencie, i możemy widzieć, dokąd łaska Boża jest w stanie człowieka doprowadzić i co jest w stanie z nim zrobić. Ja Wam powiem tak, tak bardzo szczerze, z głębi serca, że wszystko, co mam w swoim życiu, mam tylko i wyłącznie dzięki temu, że Pan Bóg po prostu mnie dotknął i mnie w pewnym momencie uratował. Nie miałbym niczego, co mam i kim jestem, gdyby właśnie nie łaska, która przyszła do mojego życia. Być może nie tego oczekiwaliście w kontekście Reformacji XVI wieku, ale kiedy Mówimy o zagadnieniu dotyczącym łaski, tego gdzie jesteśmy 500 lat później, to pamiętajmy o tym, że idziemy w tym wszystkim do przodu, i tam, gdzie był Luter w XVI wieku, my nie jesteśmy dzisiaj. My mówimy tak na program, na kierunek, na na zmiany i dzięki temu czerpiemy, ale chcemy po prostu iść dalej, w słowo też zgłębiać je, odnajdywać w nim Chrystusa i głosić go. Po to, żeby łaska zbawienna dla wszystkich ludzi mogła wykonywać swoje dzieło. A kiedy łaska wstępna dotyka człowieka, a ten czując i odpowiadając albo nie opierając się tej łasce, powie tak, to to jest łaska która skutkuje zbawieniem, i ona przekształca ludzkie życie i determinuje właśnie uczynki, które z niej wynikają. Taki jest mniej więcej kierunek. Teraz wysłuchamy dwóch pieśni, a potem jeszcze na moment zastanowimy się nad innym aspektem dotyczącym, dotyczącym zagadnienia związanego z reformacją.